Zielona Góra Muzyki na 96 FM. Za nami 48. edycja Olimpiady Wiedzy Technicznej. W tym roku do etapu okręgowego zakwalifikowało się 11 uczniów z Zielonej Góry, Gorzowa Wielkopolskiego oraz Żar. Wszyscy z nich uczęszczają na co dzień do szkół ponadpodstawowych. A jak się przygotowywali do olimpijskich potyczek na Uniwersytecie Zielonogórskim? O tym jedna z uczestniczek, Amelia. Przede wszystkim powtarzaliśmy sobie zadania z poprzednich lat, rozwiązywaliśmy arkusze, czytaliśmy różne o mechanice i staraliśmy się robić to w grupie, bo było nam łatwiej, jeden drugiemu zawsze pomagał. Powtórzenie materiału to jedno, bardzo ważne są też same predyspozycje. Zadania wymagają kompetencji, dobrych kompetencji z zakresu nauk ścisłych, można powiedzieć, czyli fizyka, matematyka, trochę też znajomości technicznych, ale bardziej od strony takiej teoretycznej. Wyniki olimpiady będą za miesiąc, a więcej na ten temat znajdziecie w kolejnym odcinku UZ Nawigatora. Audycja we wtorek około godziny 10:45. Zielona Góra Muzyki na 96 FM.